Cześć, witam Was ponownie. Rafał Matuszak, redakcja Szkoła Jazdy. Opracowałem dla Was kolejne 5 pytań, z którymi mieliście ostatnio najwięcej problemów przy rozwiązywaniu testów na prawko. Pytania do egzaminu na prawo jazdy najczęściej są po prostu przez Was źle interpretowane i właśnie ten cykl ma za zadanie rozwiązać Wasze wątpliwości. Wejdźcie na prawko.pl, lekcja 12 i tam znajdziecie omawiane pytania. Przetrenujcie je koniecznie przed egzaminem. Pamiętajcie, że prawko.pl to jedyny serwis, gdzie żadne pytanie egzaminacyjne nie pozostaje bez wyjaśnienia. Przejdźmy więc do pierwszego pytania. Czy podczas kierowania pojazdem masz obowiązek stale zachować ostrożność? Posłuchajcie, co na ten temat mówi kodeks drogowy. W prawie o ruchu drogowym obowiązek zachowania ostrożności łączy się z obowiązkiem unikania wszelkich zachowań, zarówno działań, jak i zaniechań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój, porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Należy to rozumieć przede wszystkim jako zakaz unikania ryzyka. Myślę, że to pytanie sprawia trudność, bo podświadomie dla większości z Was ostrożność i szczególna ostrożność to jedno i to samo. Gdyby pytanie brzmiało, czy masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność, to odpowiedź brzmiałaby nie. Przejdźmy do następnego pytania. Czy w tej sytuacji wykonujesz manewr wymijania? Spróbuję teraz przypomnieć dwie definicje. Wymijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Natomiast omijanie to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu lub uczestnika ruchu, no albo przeszkody. Byłoby to wymijanie, gdyby te pojazdy były w ruchu. Według mnie pytanie bez większego sensu merytorycznego i niejednoznaczne graficznie. Jeżeli moglibyśmy obejrzeć ten klip wideo wielokrotnie podczas egzaminu, no to nie byłoby mowy o pomyłce. Natomiast przy jednokrotnym obejrzeniu pozostaje wrażenie, że pojazdy były w ruchu. Po prostu myląca jest perspektywa kamery, która zarejestrowała płaski obraz. Myślę, że na żywo, czyli w prawdziwym ruchu drogowym, Wasze oczy widziałyby same stojące pojazdy i nie byłoby mowy o wymijaniu. Następne pytanie. Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność? W prawie ruchu drogowym wskazano sytuacje, w których wymagana jest szczególna ostrożność i jest ona zdefiniowana jako ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze. Musi to wszystko odbyć się w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie zareagowanie. I znowu mamy pytanie z serii rozróżnienia szczególnej ostrożności od należytej ostrożności. Jeżeli byśmy musieli stale zachowywać szczególną ostrożność, to po 10 km jazdy padlibyśmy z wycieńczenia. Prawidłowa odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, zamierzając kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie, masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem stop? Do uczestnictwa w ruchu drogowym nie wystarczy sama znajomość przepisów i stosowanie się do nich. Kluczowe znaczenie ma ich ustawiona hierarchia, ponieważ mogą jednoznacznie wymagać wykluczających się zachowań. W przypadku sprzecznych dyspozycji pierwszeństwo stosowania mają polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo. W prezentowanym pytaniu wyraźnie widać sygnalizację świetlną i że jest nadawany sygnał zielony pozwalający na wjazd za sygnalizator. Sygnalizacja ta ma pierwszeństwo przed stosowaniem znaku stop. Przyjmijcie proszę, że jeżeli jest włączona i działająca sygnalizacja świetlna, to znaków stop i ustąp pierwszeństwa nie widzicie. Czy na tym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać? Wyprzedzanie na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany, jest po prostu dozwolone. Z perspektywy młodego kierowcy logiczne jest, że nie da się wyprzedzić pojazdu jadącego przed nami na tym skrzyżowaniu w tej sytuacji. Natomiast autor miał na myśli definicję, która mówi, że wyprzedzanie to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. W tej sytuacji chodzi po prostu o możliwość wyprzedzenia pojazdów na pasach sąsiednich. Okej, myślę, że to już wystarczy. Mam nadzieję, że uznacie przedstawione dzisiaj informacje za przydatne. Wejdźcie na prawko.pl, lekcja 12 i przetrenujcie solidnie. No i oczywiście lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie. Pamiętajcie, że prawko.pl to jedyny serwis, gdzie żadne pytanie egzaminacyjne nie pozostanie bez wyjaśnienia. Ta wiedza jest dla Was. Jesteśmy do Waszej dyspozycji i chcemy Wam pomóc w przygotowaniu się do egzaminu. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia!